Cześć kochani, przepraszam was od razu w ogóle na początku za to, że nie nagrywałam ostatnich filmików. Ostatni filmik się jakoś tydzień temu pojawił i z góry na początku chcę was przeprosić za to, ale proszę was o zrozumienie i już mówię o co chodzi, ponieważ mam ostatnio straszne, straszne zamieszanie i bardzo dużo nauki na chemii i w ogóle na farmacji też, ale na chemii to jest mój trzeci rok, jestem w trakcie pisania pracy licencjackiej, zbliża się obrona. Więc to pochłania mega dużo czasu. Do tego mamy przyspieszoną sesję, bo tam wyszło w ogóle straszne nieporozumienia, że musimy o wiele szybciej oddać indeksy. Musimy zdać wszystko przed rozpoczęciem w ogóle sesji. Więc no, Tusiu! Więc no ogólnie jest masakra i nie mam czasu za dużo, ale chcę dla was nagrywać. Więc będą teraz na moim kanale raczej takie filmiki luźniejsze, jakieś hole, tagi. Bo chcę dla was nagrywać, oczywiście, tylko że dla takich głębszych filmików, takich o jakimś składniku, o cerze i tak dalej, pielęgnacji, ja chcę się zawsze przygotować do tych filmików. Chcę, aby te filmiki naprawdę coś wniosły, coś wam dały. Chcę przeczytać coś, doczytać coś z książek, bo nie każdy ma dostęp do takich książek i to wymaga jednak czasu i przygotowania. Więc przepraszam, ale raczej takich filmików na razie nie będzie na moim kanale przez najbliższy czas. Ale mam nadzieję, że w miarę szybko to się zmieni. I dobra, już szybciutko przychodzą. Dzisiaj przychodzę do was z tagiem Top 10 kobiety. Przepraszam was za Tosię, którą tam słyszycie hałasującą, ale coś jej dzisiaj troszeczkę odbija. Dobrze, pierwsze pytanie. Coś z ubrań. I dla mnie podstawą z ubrań, słuchajcie, są zwykłe takie bokserki. Zwykłe topy basicowe bokserki. Ze 100% bawełny, ponieważ dla mnie one pasują do wszystkiego. Nie wiem, co mam założyć i ubieram taki top, do tego jeans, do tego spódniczkę, na to żakiet, sweterek, bluzkę. No wszystko, po prostu takie topy można połączyć ze wszystkim i one zawsze wyglądają świetnie i mam je we wszystkich kolorach. Czarne, białe, brązowe, kolorowe, neonowe, no po prostu ze wszystkim wyglądają super i nie wiem, co ubrać, szybko taki top, coś na to i do przodu. Dalej, coś z obuwia. Z obuwia, słuchajcie, jestem taką typową szpilkową maniaczką. Miałam masę par szpilek. Z prawda na chemię biegam sobie w trampkach i balerinach, ponieważ nas nie wpuszcza nas na laboratoria w szpilkach. No ale tu wam pokazuję moje ukochane szpileczki. Są to szpileczki z Deichmana. One już mają 2 lata, ale naprawdę, słuchajcie, naprawdę polecam wam buty z Deichmana, bo ja się nigdy nie przejechałam na butach z Deichmana. Zawsze jestem z nich zadowolona. Są takie dosyć małe szpileczki. One mają 12 cm, mają małą platformę. Są w takim turkusowym kolorze. Tutaj mają taki jakby motyw skórki węża z klamerką. No są przecudowne, są tak wygodne, są tak pięknie wyprofilowane. Nigdy mnie nie obtarły, nigdy nic złego mi nie zrobiło. Mogę w nich przetańczyć całą noc, przechodzić kilometry spaceru, chodzić na zakupy i naprawdę są ekstra. Więc dla mnie z obuwia to zdecydowanie szpilki. Na pewno mam ich naprawdę dużo, dużo więcej par niż butów na jakichś tam płaskich. Dalej, kosmetyk z kolorówki. Nie mogę zdecydować się na jeden kosmetyk z kolorówki, ponieważ dla mnie dwa są w sumie najważniejsze, tak stwierdziłam. Tusz do rzęs i pomadka w fuksjowym kolorze. Tutaj mam akurat tusz Maybelline Colossal Volume Express 100% Black. Ale to nie chodzi o ten tusz, bo w ogóle chodzi o tusz. Ja bez tuszu nie wychodzę z domu. Mogę nie mieć cieni, mogę nie mieć pomadki i tak dalej, ale bez tuszu nie wychodzę w ogóle z domu. Nie ma opcji, że wyjdę bez tuszu. Według mnie on dodaje naprawdę no temu spojrzeniu w ogóle. To oczy wtedy się ma, tak? Ja mam bardzo jasne rzęsy naturalnie, więc no potrzebuję tuszu, więc tusz. A druga jest to fuksjowa pomadka. W tej chwili mam ją na ustach. To jest ta nowość Rimmel Apocalypse w kolorze 303 Apocalyptic. O nich mówiło już wiele dziewczyn. Karolina ze stylizacji robiła recenzję. Ma piękny, piękny fuksjowy kolor i dla mnie właśnie taka fuksja czy czerwień, chociaż czerwieni na co dzień nie noszę, bardziej fuksję, to są takie kolory, które też odwalają za nas cały makijaż, bo zrobimy sobie lekko oko, dodamy takie usta i możemy wyjść i jesteśmy całe pięknie umalowane, zwracamy na siebie uwagę i super, a ja uwielbiam zwracać na siebie uwagę ustami. Dobrze, lecimy dalej. Kosmetyk z pielęgnacji, to też wiadomo, jest ich wiele i balsamy wiadomo do ciała i masła. Cała pielęgnacja, no wiadomo, włosy, ale dla mnie najważniejsza jest pielęgnacja twarzy i najważniejsze są trzy kosmetyki, które dla mnie są takie, że muszę je mieć w domu i zawsze je mam. Jest to płyn do makijażu, ponieważ pamiętajmy o tym, że demakijaż twarzy jest bardzo ważny, więc płyn do makijażu, tonik, bo toniki też są bardzo ważne, ja bez toniku nie funkcjonuję, muszę mieć tonik i trzecią rzeczą jest dobry krem do twarzy na dzień i na noc, więc to są takie rzeczy, które ja muszę mieć i zawsze mam.
Dalej, przyrząd do włosów. I co do przyrządu do włosów, oczywiście marzy mi się tangle teaser. Może kiedyś mi się uda zrealizować to marzenie. Ja wiem, że niby 50 zł to może nie jest dużo za szczotkę do włosów, która robi takie cuda, ale no na razie jest mi szkoda wydać tej kasy. Mam masę innych wydatków w tej chwili i cały czas w sumie tych wydatków jest dużo, więc na razie z tym tangle teaserem się tak wstrzymuję. Ale ogólnie takim przyrządem do włosów dla mnie są szczotki kokówki. Takie wiecie, do tapirowania i z drugiej strony mają kolec, więc szczotki kokówki są właśnie takim jakimś tam ważnym elementem z przyrządów do mycia włosów. Coś z kuchni. Z kuchni dla mnie najważniejszy jest blender i piekarnik. Wiadomo, że no w kuchni musi być lodówka, ale to są już takie podstawy. A blender dlatego, że ja naprawdę dużo, dużo rzeczy robię blenderem. Sosy, jakieś pasty, naprawdę masę rzeczy. Większość robię blenderem, dla mnie może nóż nie istnieć, a mam blender i jest super, a piekarnik też, ponieważ ja bardzo dużo rzeczy piekę, czy ryby, mięsa, czy jakieś słodycze też piekę. Też bardzo lubię gotować i dla mnie w kuchni to są rzeczy, które są właśnie najważniejsze. Coś ze sprzętu RTV AGD Audio. No i tutaj nie będę oryginalna i wymienię i Wam pokażę mojego laptopa. To jest mój laptop, tu mam właśnie otwarte pytania dla Was. Więc to jest dla mnie najważniejsze, to jest moje okno na świat, ja z nim robię wszystko, komunikuję się ze znajomymi, z ludźmi, z grupy, właśnie z całą grupą, z rokiem jednym i drugim, no w ogóle, także to jest całe moje okno na świat, bez laptopa nie ma opcji. Coś z łazienki, no to wanna, tak jak chyba wszyscy mówią, że wanna, ponieważ ja uwielbiam się lenić w wannie, zrobić sobie gorącą kąpiel z jakąś fajną pianą, czy jakąś kulą do kąpieli, olejkiem, szczególnie zimą, kiedy jest zimno, się tak wygrzać w tej wannie, czy tak jak ostatnio nawet smokłam, to pierwsze co zrobiłam, to wbiegłam do domu, rozebrałam się i szybko do wanny, do gorącej kąpieli, więc wanna jest najważniejsza w łazience. Sypialni to łóżko i to też wiele dziewczyn mówi o tym, że łóżko jest najważniejsze, ponieważ ja w łóżku robię wszystko, słuchajcie, ja w łóżku wstaję z łóżka i ja za chwilę do niego wracam, ponieważ tak, wstaję, robię sobie kawę, tą kawę piję w łóżku, jem w łóżku, ja wiem, tak się nie powinno robić, ale ja uwielbiam jeść w łóżku, naprawdę. Dla mnie to jest wręcz frajda, jedzenie w łóżku. No i uczę się w łóżku, ponieważ ja mam bardzo duże łóżko i jak sobie rozłożę wszystkie moje książki, notatki, to mam wszystko w jednym miejscu, nie muszę co chwilę wstawać, gdzieś sięgać, wszystko mam w łóżku. Obrabiam filmiki dla Was w łóżku, piszę, no wszystko robię w łóżku praktycznie. Siadam na tym łóżku i cały czas to łóżko jest. I dalej coś z torebki, to jest już ostatnie pytanie i z torebki to jest portfel i szczotka do włosów. Zawsze, po prostu zawsze jak przekładam coś z torebki do torebki, no to różne rzeczy się zmieniają, ale portfel, w którym mam gotówki, zazwyczaj nie mam w portfelu, to jest mój wielki ból, że ja na ogół nie mam gotówki w portfelu, mam tylko karty płatnicze. No i to jest straszne, bo jeszcze niestety nie wszędzie da się płacić niestety kartami, tak jak na przykład w bufecie na uczelni, czy w Xero na uczelni, nie mogę płacić kartą, co jest straszne i niektórzy o tym wiedzą, że nie posiadam nigdy przy sobie gotówki. I co jeszcze mówiłam? Aha, i szczotka. Tak, i szczotka, ona też zawsze ze mną, szczotka do włosów wędruje, no bo jak jestem cały dzień poza uczelnią i mam włosy spięte, no to trzeba jakoś się strzesać. Dobrze, kochani, to już wszystko, to 10 pytań. Jeszcze raz Was przepraszam za to, że nie mam czasu ostatnio i nie wgrywam tak często, ale naprawdę szykuje się coś strasznego u mnie, ponieważ szykuje mi się taki tydzień, 8 dni, gdzie będę miała dzień po dniu jakiś egzamin, jakieś zaliczenie. Więc słuchajcie, 8 dni pod rząd codziennie coś i to takie kolosy, takie fest, nie wiem jak ja to dam radę zrobić, jak ja się tego nauczę i jak ja to ogarnę, ale mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Trzymajcie za mnie kciuki w ogóle, żebym napisała tą pracę licencjacką, żeby się wszystko udało, żeby poszło, żebym się obroniła bez większych problemów, żebym pozdawała wszystko, więc jeśli możecie, to trzymajcie kciuki, bardzo Was proszę. Cześć!